obrady. Powracamy do rozpatrzenia 18 punktu porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Jakuba Szulca oraz przeprowadził dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Przypominam, że Sejm odrzuca poprawkę Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu bezwzględną większością głosów, uważa się ją za przyjętą. Głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu. Poprawki od 1 do 23 Senat zgłosił do artykułu 1 ustawy nowelizującej, zawierającego zmiany do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.